Chyba powoli dochodzę do momentu, w którym mam za dużo bohaterów. Ale powoli. Nimfy uciekają. A będę miał drewno. Jeszcze trochę dostaw jednorazowych. Xeron! Cóż, już napotka na opór. Ale mimo tego złego, co by na gorsze nie wyszło. Dobra, w takim razie skoro oni... oni nie strzelają. Ja mogę zostawić swoich. No, powinno być okej. To tak. Błyskawica. Wrażliwość na lód. Lód. Krąg zimna. Ach. Chyba rzucę... albo kulę ognia. 155, 155. 12, 12 many. W zasadzie wychodzi na to samo. To kulę ognia rzucę. Taka bardziej kulista. Dobra. Aha, wychodzi na to, że jak ja tutaj celuję, to celuję tak naprawdę w ten murek. Tak? A jednak. Wow, ale trafiłem. Dobra, czekam. Czekam. Rzucaj. Pobronimy się na razie. No właśnie. Rzuć w niego, no czemu nie? Przecież tutaj przed chwilą właśnie strzelałaś katapulto. Jaka zdolna teraz jest. No dobra, nie chcę się ruszać. Superman wreszcie się ruszy. Swoje zgubię. Dobra. No, zaatakuj mnie. Nie chcieli. To co, mądrość zaawansowany koniecznie. O! Gildia magów. Rtęć mi potrzebna. No, będzie niedługo. Rusałki. Żywiaki ziemi. O właśnie. Czas zapamiętać. Rusałki, no to jasne, one są najgorsze. Ołtarz powietrza. Tak. Potem ołtarz wody. Następnie ognia. Rzeczywiście, piąty poziom ziemi, chociaż atak jest strasznie marny. Ołtarz magii. To tak jak pamiętałem. No i oczywiście nasze feniksy. Wir! Stos! What? Wir, stos, whatever. Ale to jest to. Na pewno to jest to. Okej, w takim razie jedynie jest zapamiętać kolejność tych dwóch, ponieważ z tym jeszcze mam problemy. Dobra. A poza tym, tutaj wszystko wykupione oczywiście. Targowisko. Jeśli wymieniać coś, to teraz, bo coś czuję, że oni niedługo zaatakują z jakąś wzmocnioną siłą. Dobra, poczekam turę, zbuduję gildię magów. Podziel oddział. Dawno nie zwracam uwagi na tą ikonę. Okej. W takim razie, co teraz mogę kupić, żeby nie napsuć? Niby to... Urodzisko. Tu i tam, i ówdzie psisko. O, pszarnia. Dobra. Jak kupię po 5, czy będzie dobrze jeszcze? Tak.
mamy demony. Raszka, cóż, będziesz tutaj stał jeszcze. Takie życie. Ty, Xeronie? Tak. Poczekaj tutaj. Oczywiście zrobię standardowy trik. Czyli przyspieszanie. Szybkość 7, 7, 4. Może wszystko wykupione. I tak nie ma nikogo szybszego. O, rysałki 9. Nieźle. Dobra, pieski 7. Okej. Będzie więcej ruchu. Jest rtęć. Ha, jesteśmy ocaleni. Dobra, co ty tutaj masz? Domrody rusałką, Oktawio? No nie ma po co. W tą stronę też chyba nie ma po co iść. Możemy odwiedzić tutaj. Dostać punkty magii. Dobra. Nasi supermeni. Nie, wszystko gra chyba. Chyba. 9 many. Szaleństwo. Dobra, czekam. Tutaj wychodzę oczywiście na atak. Wierne chochliki. Czekajcie. Oczywiście oni nie chcą iść. No, ruszyli się. Dobra, to stań tu. Jaki szybki! I co, mam czekać? Co? Ups. A, nie ma problemu. Dobra, atakujcie. Zgincie mi. Zginął. A, niedługo. Mogę czekać. Czekaj. Będę się śmiał, jak jeszcze zabiją wrogów. Brońcie się. Czekaj. Psst, to jest możliwe. Dobra, już nie. No, nie. Czekaj. Broń się, broń się. Czekaj. Atakuj! No, super. Czekaj. Broń się. Skrzyszamy! Le? 6 demonów. Super. Teraz spadamy. No, chodź tutaj. Wiesz co? Dopiero co powstali. Już bić. No. Miło. Artefakcik, statuetka szczęścia. Stara wiedźma wyglądająca tak, jakby oczekiwała twojego przybycia, wciska ci do ręki małą statuetkę. Następnie szybko odchodzi, nie udzielając słowa wyjaśnienia. Oczywiście szczęście. Artefakcik? Uwalniasz pobliskie miasto od smoka, który od dłuższego czasu znajdował upodobanie w zjedzeniu szlachetnych rycerzy. W ramach nagrody zostaje nadany ci order męstwa w postaci płaszcza ze smoczych skrzydeł. Wiedza i moc o 2. Wypuknęliście smoka? Wow! Dobrze jesteście. To kolejne smocze artefakcisko. Dobra, ty miałeś tutaj zostać. Xeron też. Jedziemy dalej. Teraz modlimy się do wszystkich naszych piekielnych bóstw, żeby nikt tutaj nie wyszedł. Minuta ciszy. Minęła. Slyn wpada do komnaty popychany przez Xeksa. Odwracasz się, aby spojrzeć na człowieczka, który dostarczył ci już tylu cennych informacji. Slyn poci się obficie, wiesz, że strach ścina mu krew w żyłach. To jasne, że ciągle boi się, że masz zamiar pożreć jego serce. Mam wieści, wasza eminencja! Bełkocze przerażony Slyn. Wielki kowal Kazander jest przetrzymywany w prostej chacie! Gdzieś na terenie tuneli pozostałych po niedawnym ataku panów Nigonu na Erafie. Łatwo będzie go znaleźć, bo jest silnie strzeżony.
Gratulacje, Slend, dobrze się starasz. Nigdy nie spodziewałem się, że możesz być tak użyteczny. Być może jednak nie należy cię zjadać. Chociaż na twoim miejscu nie robiłbym zbyt dalekosiężnych planów. No dobra, jest broniony. Cóż. Jak tam? Kupujemy! I... skrzeszenie! Dobrze! Ale niestety już 5 levelu... tutaj nie weźmiemy żadnego, niestety. Szkoda. Skrzeszonko. Miło. Dobra. Czas spadać. Tutaj coś jest. Ogród objawienia też się by przydał. Ale skoczę tu. Zobaczymy jak tam. Drusałek. Wziąłem nimfy. Mogę je zjeść teraz. Będę z czego robić demony. Dobra. I fryty? Gogi? Gogi by się przydały, prawda? Prawda. Coś jeszcze? Jasne! Tyle kasy mam. Gogi warte grzechu? Wandelhall? Mam diabły? Gogi? Azrael? Tutaj byłem. Dagger Peak. Tutaj nie ma co brać. No to Skorcz. Cóż. Brindza i nędza. To co? Atakujemy. Ale tym razem... Nie będę ich łączył. Dobra. Tak. Ciężka jest dobra. O. Drewienko. Co dalej? Tutaj chyba. Tak. Oktawia pójdzie w takim razie do kamienia wiedzy. Magia ziemi. Miło. Dobra. W takim razie w następnym tygodniu weźmie Oktawia stąd trochę jednostek. Tak. A tymczasem weźmiemy jeszcze te skrzynki ze skarbami i tamten artefakt i od razu do Xerona zaniesiemy. Spotykasz płatnerza, który twierdzi, że winien ci jest przysługę. Nie oponujesz. Płatnerz wyciąga z sakwy kilka smoczych łusek i w skupieniu łączy je, tworząc z nich wkrótce zgrabną tarczę. A takie obrona 3. Nice. Oczywiście, trzeba to zanieść naszemu Xeronowi. Co tu poza tym mogę zrobić? Odkryć oczywiście, co jest tutaj. Żywiołaki magmy. Dam radę. Błyszczą. To na co? Na lód, tak? Nie. Deszcz meteorytów jedynie. Oślepienie? Bez sensu. To tak. Mogę jeszcze mu rzucić spowolnienie. I to chyba będzie dobre. 4. Hops. No,
Czekaj, czekaj. Hops. No dobra, już trzeba wyjść z inicjatywą. Taka kolejność mi nie pasuje. Cóż, mogę jeszcze zaczarować? Nie mogę. Dobra, broń się w takim razie. Ale tym to trzasnę. Nie raz. Mistycyzm, nauka czarów. Niech będzie ten mistycyzm. Dobra. Co tutaj mogę kupić? Rodzisko, wrota demonów, psiarnia, urodzisko. Zamek by się przydał. 3 kamienie mi są potrzebne. Co, po 10 znowu? 3. O! 3. No, może być. To gdzie? W tym. Tak. A w innych miastach? Psiarnia? Nawet nie wiem, czy psiarnię się opłaca ulepszać. Tak jak mówiłem, atakuje 3 pola, ale rzadko tak się ustawiałem, żeby można było to wykorzystać. Chyba nie ma sensu. A i tak, przecież ulepszenia buduję jedynie tutaj. Narodzisko. Przeczynek piekieł. Tak. Wygrywa. I tyle. Dobra. Kalit też leci. Octavia do hajsiku. I jeszcze znowu ten sam artefakt? Okej. Zatrzymujesz się na chwilę, aby pomóc pewnemu dyplomacie, którego powozie pękła oś. Ja bym się od takiej nieznajomej nie spodziewał takiej pomocy, no ale jak widać, należy osądzać książki po okładce. Chcąc się odwdzięczyć, dyplomata wręcza ci magiczną szarfę, która, jak mówi, pomoże ci przekonać ludzi. Zmniejsza koszty poddania się. Mam nadzieję, że nie będzie to użyteczne. Okej. Ha, będę miał ten artefakt bliżej frontu. Dobra. Kasę biorę. Przedsionek piekieł. Jest broniony przez 9. Damy im radę, ale będą straty dosyć znaczne. Jak tam? 6 many. Jak spowolnię, to można będzie ze 2 razy rzucić czymś. A tam będzie kilku na pewno. Najpierw zobaczę, co jest dookoła. No, może balistę kupię? Czemu nie? Dobra. Modlitwy ciąg dalszy. Żywiołaki lodu. Tutaj nawet jest nieprzejęte jeszcze. A, niebieski klucznik. Gdzie on mnie zaprowadzi? Wiedza, spójrzcie, spójrzcie na to. 14-3. Co ma z tą gigantyczną mocą zrobić, jak ja nie mogę rzucać czarów, bo nie mam many? O, tutaj jest kolejne obserwatorium. Koniecznie do niego się udam teraz. Okej. Teraz Raszką przyszedł czas na wejście do przecinka piekieł. Co? Przecież tutaj miał nie być piekieł. Aha, my sobie robimy tutaj piekło. No jasne, widać po tym, co zostawiamy po sobie. Tak. A jednak. Czasami też pojawia się w jednym miejscu. Jest to taka zasadzka, że atakują ze wszystkich stron. Dobra, czekaj, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. No cóż. Hops, hops. Ups, jak ja przejdę tędy? No dobra, bijemy. No, miła. Pewnie, że chcę czarty. Tylko niechże ja tu złączę jakiś oddział. Piątkę z piątką. Może być.
Tak. Niech będzie moc. Skoro mogę zainwestować, to czemu nie? Okej, to Raszka weźmie tutaj atak, czy tam obronę. To trzeba przejąć. Ach, to umknęło mojej uwadze. Ale zaraz, czy mamy kogoś blisko miasta? Mamy Axisa, ale Axis tu już idzie. Raszka. Raszka pokona żywiołaki ziemi najpierw. Dobra, to później zrobimy tam te rzeczy. Okej, tutaj magazyn zasobów. Czy może gdzieś jakieś pierwszego poziomu? Co tutaj brak? Brak kamieni. Tutaj nic ciekawego, chyba że gildy magów oczywiście. O, psiarnia. Koniecznie. Gildia magów. Na razie nie ma po co, ale ratusz jak najbardziej. Kasa. Ups. Dobra, koniec zabawy. Czas zabijać. Tak zacząłem mieć przez chwilę wątpliwości. To są żywiołaki powietrza. Chronimy się przed powietrzem. Szkoda, że to tak nie działa. Hops. Oj, mogą być problemy. Przynajmniej pieski dają radę. Niestety reszta już tak średnio. Hops. Dobra, jedziecie. Dobra, nie jest źle. Jeden demon zginął. Czego teraz mi brak? Kmini. Drewna. Kasy. Tak? Niech będzie. Dobra, jeszcze artefakty. Pośród resztek spalonej na stosie czarownicy dostrzegasz pięknie wykonany amulet. Ostrożnie zabierasz znalezisko i szybko się oddalasz. No, to by pasowało do takiego jak on. Amulet pamięci. Oczywiście chroni przed zapomnieniem. Chyba nigdy nie skończę mówić, że mi by się przydało. Kalid, czy ty jesteś godzien, żeby... No dobra. Weź tego uczonego. Wiedzę da. Spoko. Octavio? Atak zaawansowany. Czy odkrywanie? Odkrywanie. Ty odkrywasz. Więc wyjdzie na dobre. Okej. Tutaj jest nasz Xeron. Podstawowa dyplomacja. Xeronie? Ja ciebie tutaj chcę. Dobra, w takim razie Octavia zobaczy, co jest na dole. Ciężka sprawa, w takim razie gdzie się udać, bo tutaj też jest przecież obserwatorium. Ale to zastanowimy się później. Najpierw po prostu pójdę do obserwatorium. Dalekie krainy, i co? Kolejny! Jest jakiś bohater? Jakiś bohater się tu kryje? Jest jakiś bohater. Gelare! Ale... Bez problemu rozwalimy. W takim razie lecę tak. O, Raszka! Nawet uciekają. Jak miło. 32 tysiące i rośnie! Super, mamy cięciwe z grzywy jednorożca, ale nie mamy strzelania. Artefakcik jeszcze. Dobra. Tak, mam sporo hajsu, mogę go zmarnować. Kupię jeszcze namiot medyka. I tyle. Tak. Zobaczymy, czy da radę.
Teraz pytanie. W co inwestować? Magiczna uczelnia? Nie, kogo ja tam będę uczył? Przecież nie tą niskolevelową, która tam jest, ale sprzedawca artefaktów. Ja proponuję tak lekko podcheatować i wczytać, jeśli okaże się, że coś słabego jest. Powiedzcie mi, czy tu przypadkiem nie ma... Powiedzcie mi, czy przypadkiem nie ma tak, że co tydzień się zmieniają artefakty. Zapewne po kupieniu się zmienią, ale czy co tydzień? Dobra, jezioro ognia, tak. Tutaj nie kupuję ulepszeń, ponieważ wolę kupić coś na pierwszym poziomie. Tutaj czego mi brakuje? Kamieni jedynie. Pomyślę nad wymianą, zaraz. Tutaj też, o, klatki mogę kupić. I kupię. Tutaj mam wszystkie poziomy. Dobrze. Tutaj mi brakuje dwóch maksymalnych. Tutaj też wszystkie. Tak? Tak, potem mogę sprawdzać. Tutaj brakuje maksymalnego. Więc tak. Coś tutaj kupię? Zamek mógłbym. Tu jest zamek. Tutaj nic nie kupię. Więc tak. Wymienimy coś, żeby był zamek. Trzy mi potrzeba. Dwa albo trzy. Mało kryształów używam, więc niech będą. Świetnie. I tak. Bractwo ognia? Dobra, prędzej czy później tak trzeba kupić. Będziemy mieli więcej mocy. Tak, niby tutaj jest znowu sprzedawca artefaktów, mogę kupić, ale kupię dopiero, jak będę mógł przetestować, co tam będzie. Dobra. Glare tutaj szaleje. Luna! Glare sobie poszedł. Mam nadzieję, że nie złączą swoich armii. Xeron na razie nie jest jakiś super mega wykoksowany. Wiecie co? A może... Chyba się opłaci.